Skręt cięty. Impuls. Zmiana obciążenia krawędzi. Sekwencja bezpośrednia. Stojąc w pozycji podstawowej, backside, frontside, zapoczątkuj ewolucję rozpędzeniem deski w linii spadku stopy. Następnie obciąż krawędź backside lub frontside i wychyl się do środka zamierzonego skrętu, wykonując pierwszy skręt po łuku, do jazdy w skos lub w poprzek stoku. Następnie bezpośrednio zmień obciążenie krawędzi z dostokowej na odstokową i wychyl się do środka zamierzonego skrętu. Czekaj, aż deska wykona pełen skręt od jazdy w poprzek do jazdy w poprzek, uwzględniając nachylenie stoku, prędkość i ukształtowanie terenu. Zakrawędziowanie deski jest zdecydowanie większe niż w skręcie ślizgowym oraz mocniejsze wychylenie do środka skrętu. Ślad pozostawiony na śniegu przypomina cienką krechę i jest fragmentem wycinka koła. W skręcie również wyróżniamy cztery fazy skrętu. Faza przygotowawcza, impulsu, sterowania i zakończenia. We'll be right back.